kanał onigames.pl. Witajcie w kolejnym wydaniu Strefy Retro. Cofniemy się w tym odcinku niemal dwie dekady wstecz, bo do 1997 roku, kiedy to debiutował Crash Bandicoot 2, flagowy platformer od Naughty Dog. Choć świat zachwycał się wówczas Super Mario 64 z konkurencyjnego systemu i oczekiwał platformówek w pełni trójwymiarowych, wewnętrzne studio Sony postanowiło hołdować idei zapoczątkowanej w pierwszej części Crasha. Dwójka pozostała więc platformówką pseudo 3D, co oznaczało, że po raz kolejny mieliśmy pokonywać jedynie liniowe poziomy. Niektórzy narzekali, ale mi szczerze mówiąc niespecjalnie to przeszkadzało. Crash był bowiem tak grywalny, że potrafił przyciągnąć do konsoli równie mocno co Marian na Nintendo 64. Czy po tylu latach od premiery gra jest w stanie się obronić? Za chwilę się dowiecie. Tytuł w Crash Bandicoot 2 mówił wiele o tym, co będzie nas czekać w grze. Brzmiał on Cortex Strikes Back i oznaczał, że główny boss z pierwszej części powróci i ponownie będzie starał się uprzykrzyć nam życie. Tak też się stało. Dr Neo Cortex jakimś cudem przeżył upadek z końcówki pierwszej odsłony przygód Crasha i wraz ze swymi kompanami ponownie chciał przejąć władzę nad światem. Do zrealizowania nikczemnego planu potrzebował jednak 25 purpurowych kryształów rozmieszczonych w różnych dziwnych miejscach, a że ciężko byłoby mu zebrać je w pojedynkę, postanowił zmanipulować głupkowatego Crasha. Niezbyt rozgarnięty główny bohater uwierzył, że zebranie kryształów pomoże uratować świat przed zagładą i ruszył przed siebie w poszukiwaniu świecidełek. Cóż, fabuła, jak należało się spodziewać, była jedynie pretekstem do pokonywania kolejnych etapów i absolutnie nie stanowiła o jakości tej produkcji. O jej sile stanowiły m.in. świetny design poziomów, głęboki system rozgrywki opierający się na licznych sekretach i konieczności rozwalania skrzynek, a także usprawniona oprawa graficzna, która pokazywała moc PSX-a. Do przejścia czekało 25 nowych poziomów, plus ukryte, a także pojedynki z bossami, choć cała zabawa zaczynała się dopiero po jednokrotnym zaliczeniu gry. Wówczas można było zabrać się za zdobywanie ukrytych diamentów i szukać sekretnych teleportów przenoszących do bonusowych etapów. Ta pozycja po prostu tonęła w różnego rodzaju easter eggach. Oczywiście trzeba zgodzić się z tym, że twórcy wraz z Crash Bandicoot 2 poszli trochę na łatwiznę i zaproponowali nam więcej tego samego, co oglądaliśmy już w pierwszej części. Mieliśmy więc poziomy, w których należało poruszać się w górę ekranu, po liniowej ścieżce, etapy stanowiące hołd dla dwuwymiarowych platformówek z klasycznym widokiem z boku, a także ucieczki w stronę ekranu przed wielkim czymś, na przykład kulą śnieżną, czy przejażdżki na zwierzaku, tym razem na pociesznym niedźwiedziu polarnym. Nie da się ukryć, że fani jedynki mogli odczuwać silne déjà vu, aczkolwiek wszystko zostało zaprojektowane na tyle dobrze i miało tak fajny klimat, że pokonywało się te etapy z największą przyjemnością. Mimo licznych podobieństw do pierwszej części, nie mogę jednak powiedzieć, że studio Naughty Dog poszło po najmniejszej linii oporu. Wprowadzono bowiem szereg poprawek, na które wszyscy czekali. Po pierwsze i najważniejsze, zrezygnowano z głupiego systemu save'owania z pierwszej części, który potrafił doprowadzić do białej gorączki. Przypomnę tylko, że stan gry zapisywało się tam jedynie w bonusowych etapach, co oznaczało, że najpierw w ogóle trzeba było uzyskać do nich dostęp, a potem jeszcze pomyślnie ukończyć. Wysoki poziom trudności powodował, że każdy save był na wagę złota i nagminne były sytuacje, w których po utraceniu wszystkich żyć należało pokonywać kilka poziomów od nowa. W dwójce na szczęście autorzy poszli po rozum do głowy. Wprowadzili warp roomy, czyli specjalne pokoje, z których można było przenieść się do jednego z pięciu dostępnych aktualnie poziomów, w dowolnej kolejności. Po zaliczeniu któregokolwiek z etapów wystarczyło zapisać stan gry i nie zgrzytać zębami przed każdym kolejnym poziomem, jak w jedynce. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Po drugie, Crash Bandicoot 2 obsługiwał analogowy joypad Sony, co wówczas było małą rewolucją. W wielu miejscach większa precyzja analoga przydawała się do bardziej precyzyjnego manewrowania. Po prostu w niektórych sekcjach bardziej opłacało się powoli iść, niż biegać na złamanie karku.
Dawało się wprawdzie dalej grać na krzyżaku, ale każdy, kto kupił nowego pada Sony, dzięki tej grze wiedział, iż była to trafna decyzja. Po trzecie wreszcie ulepszono silnik graficzny, choć statystyczny gracz pewnie nie za bardzo widział usprawnienia. Dwójka wyglądała podobnie do pierwszej części, ale wyjadacze mogli dostrzec kilka ciekawych efektów. Andy Gavin, jeden ze współzałożycieli studia Naughty Dog, chwalił się, że nowy engine jest 3 razy szybszy i będzie w stanie przerzucić 2 razy więcej poligonów naraz na ekranie. Wszyscy podniecali się wówczas crashem odbijającym się w tafli lodu lub w lodowej ścianie, co na pierwsze PlayStation w tamtym czasie wcale nie było takie łatwe do osiągnięcia. W każdym razie gra prezentowała się doskonale i pod względem oprawy była jednym z tych tytułów, które pokazywały moc konsoli Sony. Jak natomiast drugiego Crasha gra się po latach? Tu nie ma zaskoczenia, z tym tytułem czas oprzedł się łaskawie. Rozgrywka dalej potrafi wciągnąć, a oprawa może się podobać nawet dzisiaj. Produkcje Naughty Dog mają w sobie to coś, co nie pozwala odejść od ekranu i starzeją się w naprawdę godny sposób. Seria Crash Bandicoot, nawet po niemal 2 dekadach, zaskakuje dobrymi pomysłami, świetnym klimatem i przystępnym gameplayem, z którym może obcować każdy, nieważne czy ma lat 5 czy 85. Wydaje mi się, że twórcom udało się stworzyć tu ponadczasową formułę, która za kolejną dekadę będzie bawić kolejne pokolenia graczy. Oceniając tę grę po latach, muszę przyznać, że zarówno pierwsza, jak i trzecia część Crasha były proporcjonalnie lepsze, bo każda z nich wprowadzała więcej nowości. Jedynka powaliła wszystkich na kolana swoją oprawą oraz pomysłem na rozgrywkę. Trzecia część z kolei przyniosła ze sobą masę nowych pomysłów na poziomy, że wspomnę tylko o sekcjach podwodnych, wyścigach motorów czy przejażdżkach na skuterze wodnym. Crash Bandicoot 2 nie był takim szokiem, nie wprowadzał tylu nowych patentów, co pozostałe odsłony, ale i tak oceniany był bardzo dobrze i sprzedawał się niczym świeże bułeczki. Udanie kontynuował pomysły z jedynki, a dzięki niższemu poziomowi trudności mógł przyciągnąć do ekranu nie tylko hardkorowych graczy. Przed ostatecznym podsumowaniem jeszcze kilka słów o dostępności drugiego Crasha. Oryginalna wersja na PSX-a jest coraz trudniej osiągalna na aukcjach internetowych. W momencie, gdy to mówię, trzeba się liczyć z wydatkiem około 50 zł, aby nabyć swoją kopię. To sporo, ale należy liczyć się z tym, że w kolejnych latach będzie już tylko drożej. Jeśli natomiast nie jesteście kolekcjonerami i nie zależy Wam na fizycznym nośniku, możecie za mniejsze pieniądze, około 20 zł, nabyć grę w cyfrowej wersji za pośrednictwem PS Store i cieszyć się nią na PS3, PSP lub PS Vita. Wybór należy do Was. Czy zatem warto sięgnąć nawet dzisiaj po tę produkcję? Oczywiście, jeśli tylko lubicie platformówki, Crash Bandicoot 2 przysie Was do ekranu i nie puści przynajmniej do obejrzenia napisów końcowych. Ja uwielbiam tę serię nie tylko ze względu na ponadczasowy gameplay, ale przede wszystkim za genialny system masterowania poziomów i tony sekretów poukrywanych na każdym z etapów. Niewiele platformówek jest w stanie pochwalić się tak przemyślaną i głęboką rozgrywką, ale studio Naughty Dog to mistrzowie w tej dziedzinie. Według mnie, dla fanów retro grania, każda z części Crash Bandicoot to pozycje absolutnie obowiązkowe i po prostu nie można ich nie mieć w swojej kolekcji. Polecam. Jak zwykle dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie w komentarzach, jakie macie wspomnienia związane z drugą częścią Crasha i czy zdarza się Wam wracać do niej po latach. Jeśli materiał się podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, a jeśli brakuje Wam jeszcze retro wspomnień, zapraszam do sprawdzenia pozostałych filmów z cyklu Strefa Retro na naszym kanale. Do usłyszenia już niebawem.